Okay, I'm ready for the battle. Idę do ciebie. Kurde, będę musiał sobie poustawiać wszystko tak jak w CS-ie. O Boże, CS. Tu się gram, podejrzewam w LoL'a, mniej więcej tak samo No, rankowo też sobie. grywam w LoL'a. Boże, grasz w LoL'a i w CS-a, ja pierniczę, panie, to rakiem grozi. No, to uważaj, bo ty jeszcze gimbazjalistą zostaniesz kiedyś. Chyba. Ale chyba tylko z poglądów. Nie, wiesz, na zasadzie, że to taka mutacja, nie? Że A? wyrósł mi mój pierwszy wąs. Co się stało? No. Nie, to on będzie miał w drugą stronę. Zaraz zacznie mu się cofać. No. Nie, bo nie mam w ogóle zarostu. Ale dobrze, że jesteś tym karłem. No, nie Nie, no, obrażaj bo mnie. jest najlepszym tankiem póki Tak. co. O, amunicja! Przyda się. Co więcej, chyba najważniejsza funkcja karła to jest to, że on jest niski. No, można z nad niego strzelać. No właśnie. Bo na najwyższych tych podobnie się jest właśnie ten Fire. Tak. O, jedno na plecy! Na plety. Holender. W sumie powinniśmy chyba pójść dalej, ale oni atakują z tyłu. O ty chujku! No toć nie bij mnie z tyłu, głupi szczurze. Ja nie lubię tak dostawać z tyłu. Ja pamiętam, tutaj był zawsze ten z miniganem. Rattling Tak. Gun. Konwencje nazwowe są zajebiste. Ło! No. Ja będę musiał trochę zejść z ustawieniami graficznymi, bo po prostu tragedia. Jak za dużo postaci, to mi strasznie spada ilość FPS-u. No, ale po prostu estetycznie jest kurwa niesamowite. No, ja się dziwię, dlaczego mi spada, jak mam wszystko na high. A, widzisz. No bo na high'u jest fajnie. Na wysokich ustawieniach, no, to jest tak, że na wysokich ustawieniach to naprawdę trzeba mieć morderczy komputer, żeby grać w jakiejkolwiek chyba MMO. Metina możesz sobie albo w Gidzie zapierdalać na najwyższym ustawieniu. Wow. Znaczy im więcej modeli, to tak, nie? No. Jak tutaj masz po prostu powód z kabelu. O, wio! Najlepsza rzecz, jaką ostatnio usłyszałem odnośnie ustawień graficznych, to było coś, że ktoś gada głupoty, bo jego kumplowi wszystko na PlayStation 4 działa na ultra. Że PlayStation 4 ma jedne renomowane ustawienia i się nie da zmienić. No. True story. Bo właśnie tam oglądałem dyskusję, w której ktoś powiedział, że kupił sobie peceta, bo no, ta generacja konsol PlayStation 4 i Xbox One to jest takie gówno, że tam te najgorsze, najnowsze gry jak pierdolę wyglądają. Jest to trochę prawda. No. Co wy tam od Janie Pawlacie? Nie wiem. Ja nie. Jest. Ja nie patrzę. Kurwa! Nie uważaj, bo cię szczury zjedzą. Nie, ja zawsze mam taką awersję do wchodzenia gdzieś pierwszy. Tym bardziej, że wiem, że zaraz wyskoczy szczurogry. O, Globabier. O, fuck. Gdzie on jest? Gdzie jest ta dziwka? Odnośnie bycia zjadanym przez szczury, graliście w South Park? To jest tego. Gra. Tak, Zajebista gra. Nawet moje babie się podobało. Jak zrobić, żeby te szczury ten jego nie pierdoliły? A. To proszę, naciskaj A i D, żeby strącać szczury. No już tak nakurwiałem, że mi cały Ale mi się raptor. to Panie, czasem nie ja udawało. nie mogłem przejść tej aborcji u.
Z ojcem Keniego, nie Keniego, tylko tego Stana. Andiego. Nie, nie, ja robiłem tak jak mi mówiło, ale nie wiem co robiłem nie tak, po prostu nigdy nie mogę tego przejść. Znaczy... Patrzę jako let's play. Znaczy w jakimś update'cie to poprawili, bo przez jakiś czas było tam wszystko źle wytłumaczone i miało się robić na odwrót. Tak, oni jedną rzecz pominęli, albo coś tam na odwrót było. To jest fakt. Oj. Nego, nie bijcie mojego tutaj czarnucha z wielkim wieczorem. No wiesz, gdzie tutaj są tomy dodatkowe, nie? O Jezu, jak ja bym to pamiętał, to by był cud. Wiem, że w jakimś wejściu był. Na razie. No. Chociaż wolę medical supply. Dobra, to tutaj w dół. W tych czokach. To ja biorę Toma. Okej. Ja wiem, że jeszcze była jakieś wejście do kapliczki. Jest zaraz obok. A, no to fajnie. Już poprowadzę. Łopa! Łopa! I z Borys! Czekaj, no, kurwa się... Gatling Gunner! No, chodź, motherfucker! Dobra. Zjadłem go? Nie. Taki chuj. Dobra, nie, zaraz tu. O, ja wiedziałem, że zaraz mnie kurde czapnie ten cfel z dzidą. Halo? Duszę się. Duszę się. Grubasy. Jestem za gruby, żeby się dusić. I mam za mało FPS-u, żeby reagować. Okej, okay, tutaj jest ta kapliczka. Okej, moje. O kurwa. Czy możesz podleczyć i chwycić tego Toma. To w sumie najlepsza opcja. No. Chociaż... Kurczę. No. Nie wiem, czy to ma taki sens, bo leczyć się najlepiej w momencie, kiedy ma się to drugie powstanie. No tak, ale to mi i tak musisz... No dobra. Niech będzie. A będzie jeszcze dużo dropów leczących. No to jest łatwy poziom, to jest początek. No właśnie, więc... O! Z tyłu jest pedał! No to teraz będzie śmierdząco. Amo. Przydaje się. Amo jest zawsze dobre. Czekaj, tutaj będzie z tymi beczkami, tak? Tak. Dobra. O kurde, ja już przeskoczyłem. No to chuj. Biegnę szybko po beczkę. Biegnij. Tutaj najlepiej to wyrzucać. Uwaga, chuj. Odpalona. Niestety przepraszam. Okej. Na zasadzie podawania i wyrzucania. Elfica eskortuje. Okej. Dobra, biegnę po drugą. O ja. Motherfuckers. Dobra, z drogi. Bo ja chcę przejść. No. Motherfuckers. Okej. Jeszcze jedna. Teraz znowu mi spadło na ryj.
Dobra, ja wam podam. Chodź tu. My explosives. Dajesz kres. Teraz trzeba stanąć majestatycznie na tle wybuchu. O dobra. Ale w sumie tak się zastanawiam, wygramy z botami czy z graczami? Z botami. W sensie... O, Gatling Gunner. Najgorsi to i tak są ci Storm Vermini. No. Jest to czasami tak chorzy do ubicia. Okej, to się uleczy. O Jezu. Moja celność jest porównywalna z małym ratlerkiem, który próbuje ujadać za bramki. Kurwo! No jo! To na chuj ja się leczyłem! No, bliat. Dokładnie. Dobra, warto ich teraz jakoś tam... Dwóch. Ha, dwóch za jednym, to ja lubię. Dobra. Chyba tych Storm Verminów daje się zabić strzałem w głowę, ale nie jestem pewien. Tak, albo bronią przeciwpancerną. No moja kusza taka tędy. Jest. Okej, gdzie? Ich nie trzeba ich niszczyć, bo za to nic nie masz. Po prostu ich najlepiej ominąć, tak? Jeżeli nawet są. Gej! Ha, gej! Dobra. Łapie. Tutaj też chyba coś było, ale nie jestem pewien. Tak, tak, zaraz będzie drugi tom. Aha. Znaczy trzeci, ale my już nie mamy jak wziąć, bo boty to dalmy. No, w sumie. Możesz się podleczyć. Gdzie? No, bo to nie było... To był potion speedu. Aha, dobra. Myślałem, że było coś... Ale to tutaj będę zaraz. Bodajże w tych pomieszczeniach, ale kurde, tam było jakoś dziwnie. A tutaj masz... O, tutaj jest granat! Uwaga! Znowu ten kurwa latający kutasiarz. Ty, strzyjaj go w dupę! Dupę latającego kutasiarza. I pysznie, można powiedzieć, pysznie. Ale dziwi mnie, dlaczego nie było jeszcze szczurogra. Będzie jakoś zaraz. Bo w becie było w tym przesmyku na samym początku, jak się zeskoczyło z tej wieżyczki. O, Pestilience śmierdzi. Dead motherfucker. Ale mnie obsrał. Jestem gównem, które należy ciągle leczyć. Kurwa, kolejny. God damn it. Kurde, weź teraz się odśwież. Okej. To składowa.
I am a shield man. O! Która bomba była lepsza? O, kielagi. Zaraz. No, trochę mi laguje ze względu na to, że... Nagrywam? Nagrywasz? Tak. Chciałem, żebyś się nie stresował. Dobrze, dobrze. No panie, ja bym się stresował, no bez... Nie no, bo nie wiem, czy masz obycie w nagrywkach. Zastanówmy się. Nie. Czekaj, te kilka lat se robiłem. Gdzie Assassin Madafaka? Dobre pytanie. Gdzie ten Assassin Madafaka? No to jest, wiem. Hehe, okej, Storm Vermini. Jak latają sokinkoty. Fly, you fools. Boże, te prosto pistolety są piękne. No. O, panie. O, i zaraz będzie. Najmniej użyteczna postać, Bardin. Choty! Łykaj, łykaj. Wziąłem po całości. Bardzo dobrze. O. No, wszyscy? Ja. Pierwszy raz jak w to grałem, zawsze miałem wrażenie, że z góry zaczął spadać szczury. Może troszeczkę. Ale nie, po prostu ten Uber Serak jest tak zajebiście zrobiony. Nie mogę przebolać, że tu jest tyle materiału, żeby zrobić z tego taki jakiś action RPG w ramach troszeczkę jakby Mass Effecta. Jeżeli sobie przypomnisz, jak to wyglądało, że to nie musi być taki, wiesz, klasycznie oldschoolowy, ale z chęcią bym sobie zagrał coś właśnie, wiesz, z postaciami, które mają coś do powiedzenia i tak dalej. Nawet w takim stylu i w takiej mechanice. No, to by to było miodne. Mieście. Super. Przygotowuję się do pierdzenia wróg. Super. O. Podka szybkości. O, podka w pierdolu. Tylko teraz pytanie, czy naszych gości tutaj nie złapie ten. Bo raz miałem taką sytuację właśnie w becie, że jeden z naszych został i go ten duszący chwycił i go wyciągnął do tyłu, a my już mogliśmy się cofnąć. To był przechuj. To jest problem. Trzeba zawsze w grupie. Tak, tu jest pakiet z amunicją, to sobie od razu zupełnie. O, bardzo dobrze. Gdzie to jest? Gdzie to? Tamtym bocznym pomieszczeniu. Przyda się. Ej, jeszcze nie zacząłem pierdzieć, a to już tutaj skrzeczy. Popierdziałbyś sobie. Czekaj. Znowu było coś z tym szczurem, bo to już nie jest śmieszne. Okej, dobra. Hoppa! Dzień dobry. Przyszedłem się wpierdol i gwałcić wasze matki. Kostkę lepszego luta. Dostałeś kostkę, ty gnoju. Nie zgadzam się. Dostajemy, bo to jest... Uważaj, masz szczura na plecy. Czyli tekst na przestraszenie matki twojej dziewczyny, tak? Uważaj, masz szczura na plecy. Dobra, chowamy się tutaj.
Bo mamy przynajmniej plecy zabezpieczone. A no tak, gramy z botami, to oczywiście te downy nic nie potrafią. No. Więc cały misteryjny plan, żeby skampić się w jednym miejscu i nie mieć surprise bad sexa strzelić. Zawsze możemy rzucać granatami? Tak. Nie, no jasne. To jest zawsze przydatne. No, tylko, że... Nie, ja mam taki instynkt samozachowawczy po tych wszystkich Left 4 Dead zgredach i tak dalej. O, to też jest dobra miejscówka. No, i tutaj na pewno przyjdą te frajery. O, uwaga, bo cię na dwa bapy wezmą. Ale to można ich fajnie zrzucać. No. O kurwa. Dla tych szczurów nasrało, panie? To nie moje. Oh, really? Wcale w ciebie nie rzuciłem. Mój Boże, ty przechodzisz jak taka maszynka do mielenia mięsa. No ba. W ogóle ten rapier jest mega, bo jest tak szybki. Przetestowałem wszystko, natomiast to, że każde twoje uderzenie, nawet jeżeli mało zadaje, to przynajmniej ogłusza trochę przeciwnika, że jemu to stanuje jako główny, wiesz, animacja ataku. No to to jest chyba... O, śmierdziel! Kurde, chyba jest dwóch. To spadaj. No. Nie lubisz Storm Vermina. Co ty nie powiesz? Surprise, butt sex. Kurwa. Pizdzie! Może dajcie mi dajcie mi tu wyskoczyć. Poszedł! Zaraz im dam szyszkę. O, pizdzie! Pomyliłem się? Nie. A, to chyba ja spadłem. Tutaj. Aha. Ejż, nie. Kurwa, co to było? To byłem ja. Takie pożegnalne. O. Latający dwór. Zabrałem ci go. Ura! Ura, Victorious! Victorious! Worldseeker, Pralak, Solar! Lokować kolejny chapter. Czyli kolejne wyzwanie. No. Patrzcie. Seroszą kapustą. O, uj. Unlocked Forge. Wow, takie nic. Press Anikato. Tu rzucić. Roll. No. Kurde, wygrałem raka. Bolące. Różdżka bolących kutasów. O, możemy Smuggler Run'a od razu zrobić sobie za Vaultry. A nie, czekaj. Mace and Shield. To jest chyba dla rycerza. Rycerza, no. Fu. No,
Warriora tego imperialnego. Soldiera. Dokładnie. Dobra, momencik, ja tu się pozbędę nagrywajki.